Wszystko wskazuje na to, że zapowiadany proces przekształcenia ekonomika w samodzielnie funkcjonującą placówkę dojdzie do skutku. Jutro na zwołanej specjalnie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu podjęta ma zostać konieczna w tym celu uchwała. Przypomnijmy, że w 2015 roku Ekonomik połączono z Budowlanką i Zespołem Szkół Zawodowych, które obecnie tworzą jedno z dwóch centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Przeprowadzona wówczas reforma systemu oświaty ponadgimnazjalnej była odpowiedzią na zbliżający się niż demograficzny oraz szansą na pozyskanie środków unijnych. Sytuacja skomplikowała się półtora roku później. Wchodzi ustawa Prawo Oświatowe, która mówi o utworzeniu, począwszy od 2019 roku, 5-letnich techników, czyli w uproszczeniu w centrum numer 1, jak i w centrum numer 2 w mechaniku, ale mówimy o centrum numer 1, o 1/5 uczniów będzie mieć więcej. Więc niestety, ale musimy pod względem takim formalnym zrobić korektę naszych planów, które mieliśmy z centrami, a mianowicie, no niestety, ale na pewno nie pomieścimy ponad 1500 uczniów w dwóch szkołach, bo byłaby zmianowość, nie o to chodzi. Będziemy musieli zachować budynek gastronomika i tu chciałem podkreślić z pełną konsekwencją tego pełnego remontu, termomodernizacji i wewnętrznego remontu obiektu. Wprowadzając centra, myśląc, że zejdziemy z gastronomika, myśleliśmy, że nie będziemy musieli tych nakładów poczyniać. Decyzji o rozłączeniu placówek pomogło również stanowisko grona pedagogicznego Ekonomika, które od początku dawało wyraz swojego braku akceptacji na zjednoczenie wszystkich trzech placówek. Argumentacja ich była no też związana z historią, z tradycją, a z drugiej strony mówię o tym, że przy naborze do 5-letnich techników, no to będą jednostki równie duże jak pierwsze czy drugie liceum. I pod względem formalnym, no to jest dosyć zasadnicza zmiana, która powoduje, że nie w dwóch, tylko w trzech budynkach będziemy, że nie będziemy mieć 1200 uczniów, tylko 1500, że nie będzie kadry pedagogicznej 100 czy 105, ale będzie 140. Mając na uwadze to, że w 2019 roku przychodzi do nas podwójny rocznik, nie będziemy mieć problemów z zachowaniem miejsc pracy zarówno dla nauczycieli, jak i dla pracowników obsługi administracji. 2019 rok jest sytuacją, do którego musimy się przygotować na ten dodatkowy rocznik. Jeśli jutro podczas nadzwyczajnej sesji Rada Powiatu zatwierdzi uchwałę, od 1 września Ekonomik jako zespół szkół ekonomicznych przy ulicy Gimnazjalnej ponownie będzie odrębną jednostką, a Budowlanka i Gastronomik nadal tworzyć będą Centrum Kształcenia numer 1. Ona jest nadzwyczajna z tego względu, że musimy ją zrobić w terminie połowy lutego, ponieważ po uzgodnieniach, które poczyniliśmy w styczniu z delegaturą Kuratorium Oświaty w Katowicach, no niestety dla całej procedury, ale zmiana siedziby centrum numer 1, bo na razie o tym mówimy, związana jest z formą tak zwanego przekształcenia szkoły, a w zasadzie centrum. A przekształcenie polega na tym, że my po prostu z ulicy Gimnazjalnej musimy siedzibę jednostki przenieść do szkoły, a w zasadzie na Wileńską 6. Kolokwialnie tam, gdzie mieści się były budynek Budowlanki. Z tego względu, że tworząc zespół szkół ekonomicznych, nie możemy mieć dwóch dużych jednostek, oczywiście, to jest naturalne, w jednym miejscu. Zatem przekształcenie powoduje, że niestety, ale musimy poinformować pod względem formalnym wszystkich rodziców i mówię niestety nie z tego względu, żeby to była jakaś tajemnica. Nie, przeciwnie, przecież mówimy o tej procedurze już od dłuższego czasu, natomiast musimy dopełnić tych formalności. Dodajmy, że w skład odrodzonego Ekonomika wejdą również Technikum numer 1 oraz Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia numer 1, także wyłączone z centrum, z czym związane będą jeszcze dwa kolejne projekty uchwał planowane na marzec.